Hejka kochani, jest Natalka, witam was na moim kanale. I dzisiaj jest ze mną Kinga. Hej. I Mateusz. Siemka. I zrobimy dla was ogromny test nowości z maczka. Pierwszy raz w życiu będziemy mieć drwale. Nigdy w życiu nie byśmy drwali. Jakby, mam wrażenie, co internet już to jadł. Każdy to chwali, jest to teraz najpopularniejsze żarcie, tak naprawdę jest wielki boom na to. Sprawdzimy, czy to jest faktycznie warte swojej ceny i tu uwagi. Mamy drwale, mamy też lody, te nowe takie... Peanut butter. Te masło coś tam. Masło mamy też shake'a. I mamy te chrupserki, w sumie one były już w tamtym roku, ale też ich nie jadą, więc to się liczy. Mamy jeszcze to ciasto. Ono podobno jest zarąbiście dobre, więc... To... Sprawdzimy to dzisiaj. Dostajemy, no to będzie hit. Na pierwszy ogień idzie drwal. To, patrzcie. Wygląda ogromnie. Jest taki bydlak. Dobra, to chlamy. Lecimy z tym. Bo nie mam bułkę z serem i sałatą. No jak taki zwykły hamburger smakuje. Gdzie to jest ser? Chyba nie trafiłam. Mięso i popcorn. No ten ser jest dobry. Jest smaczny. Że nie jest warte swojej ceny. No, to prawda. W domu zrobiłabyś sobie dwa razy. W domu? Tak, w domu. Bułkę kańzerka, kotlet mielony. Zrobicie. Bierzcie sobie kotleta, bułkę, co, ketchup? Będzie dwa, serio. Jeszcze ser jest spoko. Jeszcze serek, no. No. Może będziemy oceniać na 10. Chyba tak zrobimy, no. Ale ja muszę pokonsumować chwilę, bo jeszcze nie wiem. To jest dobry, ale nie ma szału w sumie. Mi się wydaje, że jest taki... Taki przereklamowany trochę. To na pewno, no. Ale to raczej wynika z tego, że ten burger jest dostępny w jednym okresie w roku. Jest to coś po prostu większego. Nie, mi się wydaje, że tak oceniłbym go na śmieszny na 10. Ja dam chyba tak mu 7 na 10. Przypalony dakon. A to sobie zrobić nie mam ogólnie. Ej, dobry jest. Teraz z bułką i z sałatą, więc jakby... Nie no, smakuje dobrze. Tak, bo ona była bez mięsa, a ona bez warzyw. Dobrze, tak, no. Mamy spersonalizowanie. Ja mam tylko prawilnego, tego wiecie, takiego, jaki powinien być. Więc... Kinia jest wege, ja jestem antywege. Gdzie to jest przypalone? Bekon jest przypalony. Kurde. No. Ale ten sosik jest smaczny. Pasuje. No, bo jestem głodna, więc i tak to zechlam, ale... Nie wiem, co było. Ja też. Wydaje mi się, żebyśmy teraz może no przeszli. Możemy przejść do innych rzeczy już. Tak, no. Najwyżej później sobie poza odcinkiem już to dokończymy. A na razie, póki ciepłe, możemy spróbować na przykład tych chrupserków. Dobra, pierwsze co kojarzy się z tymi chrupserkami, to że kosztują one 8 zł za 3 sztuki. Więc. To jest tylko 3? Tak. Dobra, teraz chrupserki też. My ich nie jadłam wcześniej. Jadliście je wcześniej? Ja tego nie jadłam. Ale mogłam smakować tak jak ten ser w Zakopanem. Jezu, taki dobry ser, taki jak się jedzie w góry, to Zakopane, to tam smażą to takie sery i do tego dają żurawiny. Oscypki, tak. Smażą sery i to jest zajebiście dobre. Tak, i to ma prawda. Sezam? Co to jest? Chyba są smażone w sezamie. Taka panierka. Może bez sosu jakieś spróbuję. Ono się ciągną w środku, czy ono takie... Z tego co widziałem, to jest mozzarella. Nie ciągną się. Totalnie nie. W górę ale są już przystygnięte. Może dlatego się już nie ciągną. Ta skorupa jest taka dziwna. Taka... Smakuje jak płatki te. No, takie, to było w płatkach obtoczone. Czy może jest nawet. Sosik dużo daje mi się. Wydaje, że gdyby był sos żurawinowy... Lepszy mógł być. Na pewno. Takie mdłe są teraz. Dupy nie urywa. Ja tak dałabym tak z 5 na 10 temu. No to prawda. Takiego, no. Ja może 6. Szczerze mówię, chyba. Ile to już tu i 7? 8 zł. Plus złotówka za sos żurawinowy. Nie, nie, nie. Tak się nie bawimy. Nie. To może shake. Dobra, to shake. I lody w sumie są w dobrym stanie jeszcze. Ej, to mózgówka jest mokra. To jest ten słynny, podobny, niedobry bardzo shake o smaku tego masła orzechowego chyba. Czy to karmelu, nie wiem jak to jest. Chyba to był o smaku masła orzechowego. Pachnie taką spalenizną. No. Dobry. Dobry. Zaraz sprawdzimy. Mi się to podoba. Mi to trochę smakuje taki kawowy, jakbym był. Taki przypalony orzechem. Nie, złe, ale na przykład mi bardziej smakuje jak karmel, nie jak tam. No ci to pozostam. Zjadłeś wszystkie? No trzy. Zjadłem jeden.
Pancakes to taki słonek, karmel, taki karmel przypalony. No taki przypalony, ale według mnie to jest spoko. Mi coś za bardzo nie podchodzi, w sensie... Dwie więcej, dobry. Bardzo rzadki, nie wiem, czy wydaje mi się... Ja bym temu dała tak 8 na 10, bo mi to smakuje. Nie, to tak daje 4. Mi się wydaje, że jest za słodki raz. Nie, nie bym dała 8, bo super. Ja bym dał takie 4, jest to mi się wydaje. 4 też. Nie wiem, spróbujcie i napiszcie w komentarzach, na ile oceniacie takiego szejka. Jak piliście takiego? Tak. Tego nowego, słynnego, to możecie opisać, czy was smakuje, czy nie. Mi się wydaje, że to jest taki dosyć kontrowersyjny smak, który nie każdemu będzie smakował. No bo to jest masło orzechowe, no nie? No właśnie, niby masło orzechowe, ale tak nie smakuje. Nie smakuje masło orzechowe. Nie, nie czuć w ogóle. Trochę przypalone. No. Jak taki spalony karmel. No. To co, lodziki? No. Ej, któryś jest śmietankowy, czy dwa są? Tak, jednego wzięliśmy śmietankowego, drugiego wzięliśmy czekoladowego. A nie tego? Peanut butter, coś takiego. Tak, oba są peanut butter. To jest szejk się. Aha. Tylko, że... No to są te słynne lody, co też w tym roku prowadzili. Na razie smakuje jak normalny makwary. Nie, ja ogólnie czekoladowego nie lubię za bardzo. Tego loda, ale... No to zaraz się zmienimy. Smakuje ten baton taki, co ma sobie karmel i te orzeszki. Snickers? Chyba tak. Jeszcze był Mars, ale Mars chyba nie ma orzeszków. Nie ma orzeszków, no. Ma sam karmel. Chyba jakieś chałowe. Takie 5 na 10, według mnie. To też smakuje jak miałby mnie takie... Taki właśnie spalony karmel, a nie masło orzeszkowe. Nie, takie spłynne strasznie już. To są cudowne, Boże, jak to są dobre. 10 na 10. Legitnie. Naprawdę, są świetne. To chyba też te czekoladowe smakują. A ja powiem tak. Za dzieciaka zawsze jadłem naleśniki z masłem orzechowym i nutellą. I to właśnie ten smak przypomina mi trochę to dzieciństwo. Jeszcze mam ciacha. O właśnie. O kurczę, ale zapomnieliśmy, ty. Ale przy tym, jak zamawialiśmy, też prawie o tym zapomnieliśmy. One są ze słonym karmelem, on już nie one mają mogą nic być mega dobre, bo mi też są to są też słynne ciastka, które są podobno dobre. Ale te ciastka z maka są mega dobre, więc... Ja powiem, że jak wchodziły te nowe oferty, to nigdzie nie przeczytałem właśnie o żadnych ciastkach. Myślałam, że jest... Ja widziałam na tym ofercie w matku, to jest ten. Ja widziałem, że będą... Karmelowe. Jadłam to z tym jabłkiem. Z jabłkiem jest niedobre, jedziecie z jabłkiem? Mhm. Dobra, nie smakujemy. Ja nie jem owoców, także jestem... owoców, warzyw. Jestem on taki jest inny, weird. Więc to ładnie pachnie. Bardzo ładnie pachnie. Czemu ja nie czuję? Trochę jak na Getz mam wrażenie. O matko! Ty kwarantanna. To jest brodu, czy nie? Czy nie, wydaje mi się, że to jest ciastko po prostu... Gorące, już jest zimne, jakby zamarzło, skostniało. Ale jest świetne. Twardsze niż... Patrzcie, jak wygląda, teraz. Wygląda jak... Chodźcie dzisiaj. Pięknie. Nie pachnie. A nie ma? Plany? No dobra. 3-4. Ale twarde. Ale kupię. No płynne, fajne. Parfuje. To jest karmel. No. Na razie czuję tylko ciastko. Świetne. Ej, jeszcze nie czuć po, tym jeszcze nie czuć polewy, chyba spłynęła na drugą stronę. Uważaj! Weź się stupni w tył. Nie, tak zrobię. O, dobra. Ale słodkie jest straszne. No, ale takie 7 na 10 temu. Uważaj. Nie wiem, co masz nie zrobić. 7 na 10 bym dała, chyba nie więcej. Zaciskam nie. Nie, mi smakuje. Dobra jest. Ten karmel. Ej, on smakuje jak w kinie, jak jest popcorn karmelowy. Mm-hmm. Wiem, że nie każdemu on smakuje. Aczkolwiek ten karmel jest naprawdę smaczny. Jest ciepły. Dużo z tego karmelu. Mm-hmm. Jakąś bułkę mi jeszcze przypomina. Taką i teraz smakuje taki kajmak z tego. Z takiej puszki, takiej metalowej. To mi przypomina. Faktycznie. I puszki, to puszki jest tak ten i czasami z waflem się jadło ten taki karmel. Tak. No, coś takiego było. Tylko matka nie dawała tak dużo. Ale to tak ładnie pachnie. Mi się podoba zapach tego. Tak ładnie pachnie. Ale smakuje jeszcze lepiej. No. Smak tego karmelu jest naprawdę ultimate. Nie, ale dam 7, nie zmienię oceny. Możecie to podbić. I co to jest takie czerwone?
Ja dam 8 chyba. Ja dam 9, naprawdę. Jakby było cieplejsze, ciepło w sensie, to może jest lepsze. Mi się wydaje, że mogłoby być lepsze, bo to ciasto jest dobre, jak jest gorące. Czy się ciepło? To jest ciasto francuskie, czy? Chyba tak. Sezonowe. Jakie sezonowe? Sezonowe! Sezonowe! Sezamowe. Co? Sezamowe. Ciasto sezamowe z karmelem. Chyba od początku przekonałeś, że to jest sezamowe. Zbicie mnie, nie wiem do siebie. Miałaś takie, czemu nie kupię sezamu? Czemu nie kupię sezamu? Ja miałam wrażenie, że czuć w sobie przez chwilę. Posłużył rawinowego. To prawda. To nadal pozostaje. Ale mi się wydaje, że on jest bardzo słodki, nie jest takim dobrym sezamem rawinowym. Ciekawe, nie wiem. Ze słoiczka nakładane, jak pan nakłada, talerzyk do sypka. Tak, najlepiej jak są oscypki. No. To oscypek jest przepyszny, Boże. Szczególnie takich smażonych. Ej, to może wyrzec sobie spokój najbardziej z tego. Moim zdaniem ciacho. No i? Mamy chyba te lody. Nie tylko wiem. To się tylko waniliowe. A mi chyba też lody, tylko właśnie te czekoladowe. To się wydaje, że są najlepsze. Ej, ten jasmin nie jest dobry, w sensie on chyba najmniej smakuje do wszystkiego. A co? No dwal. Zapomniałam, że w ogóle wyjadą przed nią. Mam w sumie same słodycze. No właśnie. I tylko tego drala nasło, no ale on jest... On taki se... Zawiodłam się trochę. Ja nie. Jakby te słodycze poprawiły mi humor. No. Też. Czy mi jest niedobrze trochę teraz? Ale... Ktoś posprząta. A właściciel samochodu. Czyli kto? Na pewno nie tutaj. No, na pewno nie my. Pęknę teraz. W takim momencie powinnam się zjeść drwala. To prawda. Musimy się pożegać. Ojejku. On jest troszkę bardziej słony. O nie. I myślałam, że drwal będzie taki super świetny, jest taki super średni. Jak ja mam coś zjeść, żeby się nie pobrudzić. Ale jest mega koloryczny. I jak zjadam teraz drwala po tych wszystkich słodyczek, to nie wiem, jak to się skończy. Zaczynamy od naszego faworyta. Prawie. Nie wyszło, ale... Od końca. Faworyta. No to ja... 7 na 10. No, no. 7 na 10 i tak. To jest moja ostateczna ocena. Ja? Nie wiem, 6 na 10 chyba. Ja bym dał mu takie mocne 5 na 10, schodzimy w dół. Schodzimy w dół bardzo. No, nie, naprawdę, moim zdaniem tą cenę można coś lepszego sobie kupić. Jest bardzo mdłe. Prób serki. 4 na 10, moja ostateczna. Moja 6 na 10, jakby były ciepłe, mi się wydaje, że byłoby że byłyby lepsze. Lepsze, bo to serio może by się ciepło, tak. To był taki zagięty. Ja też dam takie 6 na 10, bo jednak one są smaczne, okej, z tym, że ta cena jednak... No, trochę polskości jest, ta cena trochę odrzuca, nie? Cebulactwo! Polska cena! Tak. Tak jak na typowego Janusza przystała. 8 zł za 3 sztuki. Właśnie. Lody te śmietankowe czy paniliowe? Tak, McFlurry Peanut Butter. Bardzo dobre. 10. Śmietankowe. 10. Śmietankowe? Śmietankowe. Nie, to ja bym dała chyba 7 na 10. Ja bym mi dał też takie 7 na 10 powiedzmy. Nie są za słodkie? Tylko mi to smakuje. To jest dobre. Się, tam wszystkim smakuje, okej? Okay? Tylko jeden bardziej. To się dogadujemy. Czekoladowe. No to ja czekoladowe dam 7. Nie wiem. Dam za 8 chyba. Bo mi bardziej smakowało niż śmietankowe. Mi też. Ja tak samo 8. Nie, naprawdę. On mi bardziej smakuje. Mniej, ale... Smakuje mi ta czekolada po prostu. Taste good. Taste good. Okej, okay, to jeszcze ciacho zostało. Nie, lepsze. Nie, jeszcze shake. Jeszcze shake. No to shake mi też smakował, dam 9 mu, bo nie był taki dobry jak te lody, ale 9. Okropne było. Ja dam takie... Ja już wiem, co dam Kinia. 4 na 10? Ja dam 3. 3? Nie, ja 4. Bo naprawdę, nie, totalnie ten smak mi nie podchodzi. Jest za słodki, o łatwo się strasznie idzie tym przesłodzić. No. A ten syrop smakuje troszkę taki spalony karmel. Jest bardzo dziwny. Naprawdę, jest specyficzny jeżeli, po prostu. Jeżeli chcecie... Kwestia gustu. Dobry. Shake, peanut butter, tylko i wyłącznie KFC. Tylko i wyłącznie KFC. No, zostało nam już ciacho. Ciacho tak z 8 dam temu ciachu. Ja dam 10. O, ostateczne oceny. Ja dam, wydaje mi się, że 8,5. Nie wiem.
Dla mnie to ciastko jest po prostu idealne, cieplutkie. To były nasze ostateczne oceny. Jeśli chcecie, żeby tym razem to Natalka przyjechała do nas. Nie chcemy, nie chcemy. Jeśli chcecie więcej filmików z nami, ze mną i z Kinią, to też piszcie o tym w komentarzach. Wasze opinie będą dla nas kluczowe. Żygać mi się chce. Dobra, tym oto optymistycznym akcentem kończymy. Siemaneczko. Zostawiam was do zostawienia subskrypcji na moim kanale, łapki w górę, komentarze, w komentarzu, no to wiecie co pisać. I jeszcze zapraszam na moje inne, gdzieś tam się pojawią social media, może na ich social media też was zaproszę, jak zasłużą. Także wbijajcie, bądźcie na bieżąco i mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Także my się z wami żegnamy. I jedziemy to odchorować.